Znamy resztę z dzielenia wielomianu w stopnia trzeciego przez dwumian liniowy x plus 1. Na tej podstawie mamy wyznaczyć wartość współczynnika m, który akurat w tym wielomianie jest wyrazem wolnym, oraz obliczyć pierwiastki tego wielomianu. Informację zawartą w pierwszym zdaniu możemy zapisać bardzo krótko za pomocą takiego oto równania. Nie trzeba się z tego tłumaczyć, to jest ogólnie znane twierdzenie, które jednak teraz szybciutko wyjaśnię. Mianowicie, jeśli wielomian w przy dzieleniu przez x minus p da wynik v od x oraz resztę r, no to wówczas ten wielomian możemy zapisać za pomocą takiej oto sumy. To będzie wynik dzielenia pomnożony przez dzielnik i do tego iloczynu dodajemy resztę. Jeśli to przedstawienie wydaje się niejasne, za trudne, to można je wyjaśnić bardzo łatwo przez analogię z liczbami. Przypuśćmy, że 80 dzielimy przez 30, co da wynik 2 i resztę 20. Zatem 80 możemy przedstawić jako 2 razy 30, dodać 20. Tak samo jak w naszym zadaniu. Jeśli teraz do takiego przedstawienia wielomianu w wstawimy w miejsce x p, to po prawej stronie pozostanie nam tylko r. P minus p to przecież 0. Stąd jeśli dzielimy wielomian w od x przez x minus p, to otrzymamy resztę równą w od p. To rozumowanie leży u podstaw twierdzenia bez u. Wróćmy do zadania i podstawmy do wyrażenia opisującego wielomian minus 1. To nam daje takie równanie z jedną niewiadomą m. Po szybkich, łatwych przekształceniach dostaniemy rozwiązanie m równa się 6. Oto jawna postać wielomianu w. To teraz zastanówmy się, co dalej zrobić. Aby wyznaczyć pierwiastki tego wielomianu, dobrze byłoby go najpierw rozłożyć na czynniki. Jednak rzut oka na współczynniki tego wielomianu wystarczy, żeby stwierdzić, że takie prościutkie grupowanie wyrazów, jak to zazwyczaj robimy na poziomie podstawowym, nic nie da. Musimy jakoś rozbić to minus 5x do kwadratu i minus 23x. Jednak póki co nie wiemy, jak to zrobić. Zatem może spróbujemy z drugiej strony, czyli spróbujemy odgadnąć pierwszy pierwiastek wymierny tego wielomianu, korzystając ze znanego twierdzenia. Mianowicie, jeśli wielomian o współczynnikach całkowitych ma pierwiastek wymierny, ułamkowy, to licznik tego pierwiastka jest dzielnikiem wyrazu wolnego, tutaj to jest szóstka, natomiast mianownik jest dzielnikiem współczynnika przy x w najwyższej potędze, u nas to jest czwórka. Oczywiście do budowania tych ułamków dopuszczamy również znak minus. To teraz zobaczmy, jaki jest wykaz wszystkich możliwych pierwiastków wymiernych naszego wielomianu. Oto on. Minus 1 możemy od razu wykluczyć, ponieważ w od minus 1 to było przecież 20. No to sprawdzamy 1. Po podstawieniu 1 widzimy, że mamy minus 23, czego już nie wyzerujemy, bo mamy za małe współczynniki, także bierzemy się za następną liczbę, za minus 2. No i tutaj miła niespodzianka, nastąpi redukcja. Minus 2 jest wymiernym pierwiastkiem naszego wielomianu. Stąd wynika, że nasz wielomian dzieli się bez reszty przez x plus 2. Ta informacja o podzielności już załatwia sprawę, bo albo dzielimy wielomian w od x przez x plus 2, choćby krótkim algorytmem Hornera, albo będziemy tak sprytnie rozbijać te dwa środkowe wyrażenia, aby na bieżąco dało się wyodrębnić czynnik x plus 2. No i właśnie tak zrobimy. Na początek w miejsce minus 5x do kwadratu piszemy 8x do kwadratu. Dlaczego akurat tak? Ponieważ jak wyłączymy przed nawias 4x do kwadratu, to w nawiasie dostaniemy x plus 2. No ale z drugiej strony mamy tutaj minus 5x do kwadratu, zatem teraz musimy skorygować. Odejmujemy 13x do kwadratu. Znowu myślimy, co tutaj dopisać. No i odpowiedź jest prosta. Dopisujemy minus 26x. Po wyłączeniu minus 13x przed nawias, znowu w nawiasie mamy x plus 2. Korekta jest prosta, mamy minus 26x, a powinno być minus 23x, zatem dodajemy 3x. Po dopisaniu tej szóstki mamy już za darmo 3 przed nawiasem, a w nawiasie x plus 2. Otrzymaliśmy iloczyn dwóch czynników, liniowego i kwadratowego.
Sprawdzamy deltę, ponieważ jest dodatnia, no to ten czynnik kwadratowy da się rozbić na dwa czynniki liniowe. Obliczamy drugi pierwiastek, no drugi, bo pierwszy jest zajęty. x2 to będzie 1 czwarta, natomiast trzeci pierwiastek to będzie po prostu 3. Zauważmy, że oczywiście dostaliśmy liczby z naszego zbioru, więc gdyby ktoś cierpliwie dalej podstawiał, no to doszedłby do tych liczb, aczkolwiek ta 1 czwarta jest troszeczkę daleko, no ale dałoby się otrzymać komplet pierwiastków, po prostu podstawiając wszystkie możliwe liczby z tego zbioru. Mamy zatem taką odpowiedź.